Siemanko, witam was w nowej serii na kanale ze sprawdzania gier w Roblox. Dzisiaj jesteśmy w gierce Podwórko, pisane przez O, Podwórko. Tak, chyba to Podwórko się powinno wymawiać. Więc tak, zobaczymy sobie, co to jest za gierka. Dopiero tutaj wbiłem, już widzę, że jakieś radiowozy się tu kręcą. Obczajmy sobie mapkę, zobaczymy, co i jak tutaj wygląda. Tak, spróbujemy sobie może jakiś samochód wziąć. Pójdziemy na parking na Biedronkę. Fajnie, fajnie to sklep odwzorowany. Sprawdzimy sobie też jak mapa. O, można wejść do środka. Ej, fajnie to wygląda. Możemy podjąć pracę. O, i zarobiliśmy właśnie pierwsze 30 zł. Ketchup poproszę. Dobra, masz ketchup. Dyszka zarobiona. Woda. Ej, fajne, fajne, fajne to jest. Podoba mi się. Fajny sposób na zarabianie. Ale dobra, spróbujemy sobie wziąć samochód jakiś. Pojazdy. I czy te pojazdy są do kupienia, czy możemy je od razu wsiąść? Dobra, pojazd możemy sobie zespawnować. Tak po prostu. Fajny licznik, trochę jak w Forzie. O, kontroli trakcji. Słychać panów policjantów. Po mapie. Nie wiem, jak tu kierunki włączyć. Kierunka stąd to nie jest wasze, tylko policji. Ale słabo te samochody skręcają ogólnie. O, tu mamy komisariat. Czekajcie sobie, podejrzę, jak tu się kierunki włącza, bo trochę chyba inaczej niż w Polish Car Driving. Aha, nie ma napisane. No dobra, to jeździmy bez kierunków. Ale naprawdę fajnie odwzorowane to jest. Radiowozy, te budynki. Tu mamy jakieś rondko. Moi piraci drogowi. Stałem sobie na środku drogi, fajnie. Tu co się dzieje? Nie wnikam. Kiosk. Tu jakaś droga górą w ogóle idzie. Ale dobra, pojedziemy. Tu następny sklep. Bar mleczny. Można wejść? Oczywiście, że można. Ale bez żadnych interakcji, ani nic zamówić, ani pracować, ale i tak fajnie, że są takie wnętrza porobione. No dobra, jedziemy dalej. Tam mamy jakiś kiosk. Skup złomu. Zobaczymy sobie, jak wygląda praca. Podjąłem pracę i co ja mogę tu robić? Aha, zebrać złom, musimy jechać, no dobra. Podjedziemy, zobaczymy. To jest pierwszy złom. I 200 zarobione. Naprawdę, jeśli chodzi o tą grę pod względem zarabiania, to bardzo fajnie to wygląda. Przechodzimy się jeszcze tędy. To jest chyba jakaś szkoła.
Fajna gierka, naprawdę. No moja to może być dobry konkurent Polish Car Driving. Żabka. A tu już byliśmy. Tylko przydałoby się, żeby te samochody były płatne. Tam mamy jeszcze jakieś złom do zebrania. Zostawiamy sobie samochód tu. Bierzemy. O, zapieksa. Zapieksy, zapieksa XXL. Fajnie, fajnie to wygląda. Maczek. Też ładnie odwzorowane wnętrze. O, tu nawet jakieś biuro mamy w środku. WC, ale nie da się wejść. Ale się ślizga ten samochód. Nie da się nim jechać. Bez kontroli trakcji. Niby taki drift mode, ale trochę za wolno. Spełno klub. Ale pięknie zawróciłem. Zobaczymy, co jest w środku. Była etykiet. Ej, fajnie to jest zrobione. Podoba mi się ta gra. Staff only. Aha, i to jest po prostu zejście do baru. No nie, ja też fajnie. Zerkniemy sobie, jakie my tu jeszcze mamy samochody. Aha, i czy ja mogę sobie wziąć po prostu radiowóz? A, mogę. Też fajnie. Mamy tu jeszcze jakieś teamy. Aha, czyli możemy być policjantem teraz. Też fajnie, fajna sprawa. Wymiana, mapa. Aha, czyli pokażę nam drogę. Domy, radio. Ustawienie. Ja powiem wam, że naprawdę fajnie to wygląda. Spodobała mi się ta gra. Weźmiemy radiowóz. Spróbujemy kogoś może zatrzymać. Czekajcie, ja mam sobie te lampy. Wyłączył. Spróbujmy znaleźć jakiegoś gracza i go zatrzymać. Nawet nową kontrolę. Dosyć duża jest ta mapa. Mam nadzieję, że uda się w ogóle kogoś znaleźć. No tu jest jakiś kierowca autobusu.
ciasto rama. No pięknie zaparkował. Chyba będzie mandat. A, usunął i wziął sobie radiowóz. No dobra, czyli nic tu po nas w sumie. A tam mam jakiś wyjazd z miasta, ale nie, pojedziemy z powrotem do miasta, bo chciałbym kogoś złapać. Tu mam jakiegoś strażaka. Też piękne parkowanie. Pojedziemy za tą bramką może. Brakujemy tam tyle. Gdyby w sumie gracze grali tak bardziej RP, oj, byłoby to spoko. No jak widzieliście, gościu nie chciał odebrać RP. No fajnie, że też są jakieś tereny poza miastem. Stacja benzynowa. Zobaczymy, jak wygląda. Kawa, hot dogi, darmowy wi-fi. Fajnie, fajnie to wygląda. Dobra, myślę, że to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja się z wami żegnam. Cześć.